Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i tak jak widzicie, dzisiaj porozmawiamy sobie o największych pielęgnacyjnych błędach, które popełniamy, a czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pierwszy błąd to niedokładne oczyszczanie skóry twarzy i oczywiście o dwuetapowym oczyszczaniu twarzy wiemy i mam nadzieję, że Wy wszystkie również wiecie. Tak, bardzo często zdarzają się sytuacje, że niedokładnie wykonujemy oczyszczanie twarzy, ten drugi etap. Domywamy okolic przy włosach, gdzie nakładamy podkład, gdzie nakładamy bazę, gdzie nakładamy puder, a później przy oczyszczaniu zapominamy właśnie, żeby porządnie umyć linię włosów, żeby porządnie umyć okolice wokół uszu, żeby porządnie domyć skrzydełka nosa i gdzieś tam później pojawiają się wypryski. To właśnie może być powód. Druga sprawa, za krótkie mycie twarzy. Mycie twarzy pianką, emulsją czy żelem powinno trwać około minuty. Przez minutę kolistymi ruchami oczyszczamy skórę w ten sposób, żeby ta skóra po prostu była dokładnie oczyszczana. Także nie robimy tego w 10 sekund, szybko woda, szybko żel i gotowe. Nie, skóra musi być dokładnie oczyszczona i potrzebujemy na to właśnie około minuty. Drugi błąd to używanie zbyt małej ilości kremu z filtrem. O tym, że trzeba nakładać krem z filtrem, wiemy już wszyscy, mam nadzieję, ale często zdarzają się sytuacje, że czy ja wśród koleżanek, co zaobserwowałam, czy jak Wy do mnie piszecie DM-y na Insta, nakładacie za małą ilość SPF-a. Nałożenie takiej ilości jak ziarnko grochu na całą twarz, szyję i dekolt to jest zdecydowanie za mało. Odpowiednia ilość kremu to jest tak około dwie takie linie, dwie takie kreseczki na dwa palce. Tak jak Wam pokazuję teraz, to jest taka mniej więcej ilość, która powinna Wam wystarczyć na całą twarz oraz na całą szyję. Jeżeli potrzebujecie wysmarować również dekolt, bo macie go odkryty, to polecam dołożyć troszkę więcej. Jeżeli byłybyście zainteresowane, żeby porządnie wymierzyć i wyważyć ilość SPF-a, to oczywiście można to zrobić. Pomierzyć swoją twarz i według tych pomiarów wyważyć gramaturę, ile SPF-a powinnyśmy codziennie nakładać na twarz, szyję i dekolt. Podrzucam Wam tutaj taką ilustrację, gdzie mniej więcej jest to pokazane, jak można to zrobić, no ale wiadomo, że no realnie w normalnym życiu mało komu się chce coś takiego robić, więc taka mniej więcej klasyczna ilość, żeby tego SPF-a była wystarczająco, to właśnie na dwa palce. To jest taka popularna zasada. Trzeci błąd, który popełnia wiele, wiele dziewczyn i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest coś złego, to zmywanie maski z włosów bądź odżywki z włosów i wychodzenie spod prysznica, wychodzenie z wanny i już nie oczyszczanie ramion i pleców. Resztki maski, odżywki, którą spłukujemy podczas zmywania jej z włosów, pozostają na naszej skórze, na ramionach, czasami na dekolcie, czasami na plecach i mogą powodować trądzik, mogą powodować stany zapalne. Także jeżeli macie problem właśnie z niedoskonałościami w tych okolicach, w tych partiach ciała, to polecam Wam po zmyciu maski, po zmyciu odżywki z włosów sięgnąć po żel do mycia twarzy i po prostu oczyścić skórę w tych miejscach. Może to być żel przystosowany do skóry z niedoskonałościami, a może to być po prostu zwykły żel do mycia twarzy, który pozwoli Wam tylko tą strefę oczyścić, domyć z tych wszystkich pozostałości maski. 4. Używanie płynu micelarnego jako jedyny etap oczyszczania twarzy na wieczór. Jest to totalnie niedopuszczalne. Płyn micelarny po pierwsze musi być zmyty wodą po użyciu płynu micelarnego, czyli jeżeli zmywacie makijaż właśnie jako ten pierwszy etap przy pomocy płynu micelarnego, no to zmywamy sobie ten make-up i później musimy użyć wody i musimy tą buzię umyć jeszcze przy pomocy wody. Płyn micelarny pozostawia nam na skórze micele, substancje pieniądze, które nie mogą być tak po prostu pozostawione na skórze. Zawsze po pierwszym etapie, którym jest na przykład płyn micelarny, sięgamy właśnie po wodę, żel, piankę, emulsję i drugi etap wykonujemy przy pomocy tych produktów. Nie pozostawiamy płynu micelarnego na skórze, to po pierwsze, a po drugie oczyszczanie wieczorne zawsze musi składać się z dwóch etapów. 5. Nakładanie kosmetyków czy ogólnie wykonywanie pielęgnacji twarzy nieumytymi rękami. Pierwsze co robimy, jak chcemy zabrać się za pielęgnację twarzy, to myjemy dłonie. Po prostu dokładnie przy pomocy płynu do mycia rąk myjemy całe dłonie i dopiero wtedy przechodzimy do oczyszczania skóry twarzy, do wykonywania właśnie demakijażu, czy do aplikacji kremów, serum i tak dalej. Nie możemy robić tego brudnymi rękami, bo te wszystkie bakterie, wszystkie drobne ustroje, które mamy na rękach, przenosimy później na twarz. Na skórę twarzy, która jest delikatna i po prostu później wyskakują nam różnego rodzaju niedoskonałości. Szósteczka, może nieoczywiste dla wielu osób, niedezynfekowanie, nieczyszczenie telefonu. Telefon nosimy ze sobą wszędzie.
w sklepie, w pracy, w szkole, w toalecie. Bardzo często przecież bierzemy telefon tak samo do toalety ze sobą, więc ten telefon jest po prostu zbiorowiskiem wszelkiego rodzaju bakterii. Telefon dotykamy w różnych sytuacjach życia, często używamy go oczywiście do odbierania telefonu, przykładamy ekran, czy po prostu dotykamy samego telefonu, a później gdzieś tam coś robimy przy twarzy. Pamiętajcie o dezynfekowaniu telefonu. No nieuniknione jest to, że gdzieś tam zdarzy nam się czasami dotknąć telefonu, a później gdzieś tam dotknąć twarzy, szyi czy dekoltu. Zdarza się, tak? Czasami nawet się zapomnimy i gdzieś tam się zaczniemy macać, więc warto jest chociaż raz dziennie dezynfekować telefon. Czy to przy pomocy chusteczek do dezynfekcji, które dostaniecie w każdym markecie, w Biedronce, w Lidlu, naprawdę są dostępne wszędzie, czy możecie nawet użyć do dezynfekcji ekranu telefonu po prostu sprayu do dezynfekcji pędzli, który również usunie bakterie, no i wasz telefon będzie po prostu czysty. I polecam to robić, ja mam taki nawyk, że zawsze przed spaniem mam po prostu obok łóżka takie chusteczki, przemywam sobie ekran, przemywam sobie cały telefon i wiem po prostu, że on jest codziennie zdezynfekowany i czysty. Siódemeczka, mycie zębów po pielęgnacji. Jeżeli jesteście osobami, które mają problem z niedoskonałościami w okolicy ust, czy to na brodzie, czy to właśnie gdzieś tam pod nosem, to zwróćcie uwagę na to, żeby myć zęby przed wykonaniem oczyszczania skóry twarzy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli robimy to w odwrotnej kolejności, czyli oczyszczamy skórę twarzy, nakładamy sobie kremy, a później myjemy zęby, to po pierwsze zmywamy sobie kremy i serum nałożone wcześniej na twarz, no bo wiadomo, spłukujemy usta po paście po myciu, a druga sprawa, pozostawiamy te resztki pasty gdzieś tam w okolicach ust. Pasta wcale nie działa dobrze na wypryski niedoskonałości, wiem, że kiedyś nakładało się pastę, zostawiało się do wyschnięcia i miałyśmy nadzieję, że to działa. Może działało chwilowo albo tylko w naszych głowach, bo zdecydowanie nie jest to sposób na redukowanie zmian i stanów zapalnych. Dlatego polecam właśnie w sytuacji, jeżeli macie problem z niedoskonałościami w tej okolicy, najpierw myć zęby, a dopiero później oczyszczać skórę i później wykonywać pielęgnację. Ósemeczka, nie nakładanie pielęgnacji na szyję oraz dekolt. Dbamy o buźkę, pielęgnujemy, oczyszczamy i tak dalej, a często zapominamy właśnie o szyi i dekolcie i później jak będziemy starsze, to będziemy mieć piękną buzię, bo nakładamy tu SPF-a, wszystkie przeróżne substancje aktywne, które pięknie działają na skórę twarzy, a nasza szyja i nasz dekolt będzie zdradzał wiek. Właśnie dlatego, że bardzo często o niej zapominamy, więc pamiętajcie o tym, że jak wykonujecie pielęgnację, najlepiej załóżcie sobie szlafroczek, odkryjcie sobie dekolt, szyję i wykonując pielęgnację buzi, przeciągnijcie również te wszystkie produkty na szyję, dekolt. Oczywiście chodzi o pielęgnację, taką wieczorną, jak i rano, SPF i w ogóle oczyszczanie tej okolicy ciała. 9. Za rzadkie wymienianie pościeli i poszewki poduszki. To również jest naprawdę częsty problem. Czy właśnie znowu z DM-ów, z wiadomości, czy z jakichś komentarzy pod materiałami w socialach, które wrzucam, widzę, że nie zmieniacie często pościeli. Minimum raz w tygodniu pościel powinna być zmieniona. Poszewka z poduszki to w ogóle najlepiej co 3 dni. Na poduszce zbiera się kurz, zbierają się bakterie, drobnoustroje, a dodatkowo resztki naszej pielęgnacji, w której bardzo często kładziemy się po prostu spać i przez noc gdzieś tam wycieramy tą buzię o poduszkę, no i to cała pielęgnacja gdzieś tam się osadza na poduszce. Kolejnej nocy kładziemy się na tą brudną poduszkę, nie jest to fajne, na pewno nie służy waszej skórze, zwłaszcza jeżeli jesteście osobami, które borykają się z trądzikiem, z łupierzem, z łojotokowym zapaleniem skóry, zatopowym zapaleniem skóry. Zmianie poszewki powinno być waszym takim nawykiem, co 2-3 dni fajnie byłoby ją zmienić, pościel minimum raz w tygodniu. I 10, można powiedzieć, że klasyk, jeżeli myślimy o mężczyznach, bo chodzi tutaj o ręczniki, jeden ręcznik do całego ciała. Wiadomo, że faceci bardzo często tak niestety robią. Ja też mam faceta, pewnie wiele z was też ma, jak oni chodzą na siłownię, to przecież nie biorą sobie jednego ręcznika do twarzy, drugiego do włosów, a trzeciego do ciała, tylko zwykle mają jeden ręcznik do używania go po myciu, a drugi ewentualnie na siłownię, na maszyny do rozkładania. Więc no, nieuniknione, ale jeżeli chcecie dbać odpowiednio o swoją skórę twarzy, chcecie odpowiednio dbać o pielęgnację, to polecam mieć osobny ręcznik do włosów, osobny ręcznik do wycierania twarzy i już osobny ręcznik do reszty ciała. Małe ręczniki higieniczne dostępne są praktycznie wszędzie, możecie używać tych jednorazowych albo tych, które po prostu pierzecie po każdym użyciu. Jest to ważne, bo na ręczniku gromadzą się naprawdę różne bakterie, różne drobnoustroje, oprócz tego kurz, a fajnie, żeby jednak produkt, którym wycieramy twarz,
był higieniczny, czysty, świeży. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli teraz macie jeden ręcznik do całego ciała, to dokupcie lub podmieńcie, żeby mieć po prostu jeden dedykowany tylko do twarzy. 10 błędów za nami. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne propozycje, które powinnam zawrzeć w tego typu odcinku, koniecznie napiszcie w komentarzach i dajcie mi znać, jak to wygląda u was. Czy robicie wszystko idealnie i wiedziałyście doskonale, że nie powinno się robić tych 10 rzeczy? Czy może któraś z was w niewiedzy realnie popełniała któryś z tych błędów, a teraz po tym odcinku będzie mogła zmienić swoją rutynę, swoje nawyki? Jeżeli tak, to bardzo mnie to cieszy, że mogłam pomóc. Dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo wam dziękuję i widzimy się za tydzień w czwartek o 17:00. Do zobaczenia, hej!